Cześć i czołem, moi drodzy. Z tej strony Chris i witam Was w kolejnym odcinku z serii Replay. Ponownie cofniemy się w czasie do lat 90., gdzie pojawił się na konsolę NES niesamowicie miodny tytuł, którym jest... Tego dowiecie się już za chwilę. Zaczynamy! Lata 90. dowoziły wiele znakomitych tytułów. Sprawiały one, że nasze dzieciństwo obfitowało w wielkie pokłady miodnych i zaskakujących gier, które pamiętamy pomimo upływu lat. Jednym z nich jest Little Nemo The Dream Master, platformówka wyprodukowana i wydana w 1990 roku przez Capcom na konsolę NES. Jednym z głównych projektantów gry był Tatsuya Minami, późniejszy szef Platinum Games. Tytuł ten powstał na bazie komiksu Windsora McKaya Little Nemo in Slumberland. Tytułowy Nemo to chłopiec z Londynu, który pewnej nocy zostaje przebudzony przez posłańca z krainy Slumberland. Dowiaduje się od niego, że wspólnie udadzą się do krainy snu, pełnej przygód, a dodatkowo pozna tam księżniczkę Camille. Nie zastanawiając się zbyt długo, chłopiec zdecyduje się odlecieć sterowcem w podróż swojego życia. Po dotarciu na miejsce dowiaduje się, że Morfeusz, tutejszy król, został porwany przez króla koszmarów, a on sam jest jedyną nadzieją zdolną przywrócić pokój. W Little Nemo The Dream Master gracz kontroluje Nemo, przechodząc przez przewijane w bok poziomy 2D. Na pierwszy rzut oka jest to standardowa platformówka z tamtego okresu, ale gra bardzo szybko weryfikuje nasze odczucia. Nasz bohater nie jest typem wojownika. Z tego powodu pomaga sobie cukierkami. To z ich pomocą karmi napotkane na swojej drodze zwierzęta, dzięki czemu pozwalają mu one korzystać ze swoich zdolności. Niektóre z nich są wymagane do pokonania poziomów, a inne po prostu ułatwiają nam rozgrywkę. Dzięki żabie skaczemy wyżej. Kret pozwala nam kopać w ziemi, pszczoła umożliwia latanie i tym podobne. Zwierzaków jest sporo, a kombinowanie w ich wykorzystaniu z czasem staje się bardziej wymagające. Na każdym poziomie Nemo musi zebrać określoną liczbę kluczy, które są zazwyczaj rozrzucone po dość dużych poziomach. Liczba kluczy potrzebnych do pokonania każdego poziomu nie jest wskazywana graczowi. Dopiero po dotarciu do wyjścia poznajemy ilość zamków niezbędnych do otwarcia. W grze odwiedzimy m.in. magiczne lasy pełne wielkich grzybów, ogrody, domek z zabawkami, gdzie przejedziemy się kolejką, która doprowadziła do szaleństwa niejednego gracza, morskie odmęty, ruiny w chmurach itd. Poziomy te są przeogromne, co może stanowić problem w poszukiwaniu kluczy. Bez względu jednak na to, mają one niesamowity design i pozwalają poczuć urok krainy snów. O ile oprawa graficzna przetrwała próbę czasu, o tyle muzyczna już nie do końca. Nie zmienia to jednak faktu, że na znajome dźwięki wracają przyjemne wspomnienia z dzieciństwa. Little Nemo The Dream Master nie bez powodu zgarniał pozytywne recenzje, a serwis IGN uplasował ten tytuł na 68. miejscu zestawienia Top 100 gier na NES. Bez wątpienia jest to kawał znakomitej pikselowej historii, w erze świetności NES-a, z którą warto się zapoznać lub najzwyczajniej w świecie sobie odświeżyć. Przygoda małego Nemo jest wciąż żywa. Little Nemo and the Guardians of Slumberland to nadchodząca odsłona będąca wynikiem nostalgii twórców i miłości do gier z lat 90. Nowa gra będzie połączeniem Metroidvanii oraz klasycznej platformówki 2D. Tytuł ten zadebiutuje na PC oraz Nintendo Switch. Tym bardziej warto zapoznać się z klasykiem przed premierą nowej wersji. To już wszystko w dzisiejszym odcinku Replay. Jeżeli Ci się podobał i chciałbyś zobaczyć ich więcej, zostaw subskrypcję, żeby być na bieżąco, łapkę w górę oraz komentarz. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć!